Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i mamy nowy starter pack, który jest dostępny na razie tylko na konsoli PS4 i na Xboxie. I prawdopodobnie, jak oglądacie ten odcinek, macie go dostępnego też na komputerze. W starter pack wchodzi skórka, plecak, 600 V-dolcy i nowość skin do broni, czyli to, co weszło w tym właśnie w zeszłym sezonie chyba skin do broni wszedł. I teraz co mamy? Mamy skina. Według mnie ten skin przebił wszystko i skin to jest Laguna. Jest to babeczka tryhardowa, blond włosy, nowy styl postaci. Nic oczywiście tego, że dali ten sam styl dali do białej motocyklistki, ale białej motocyklistki chyba się nie da jeszcze się zmienić stylu, więc spoko. Okej, okay, nieważne, nie będę tego pokazywał. Mamy ten styl do postaci, powiedzmy okej, okay, fajny skin. Mamy do tego ukelele, czyli jak się nazywa ta gitarka mała. Dajcie znać w komentarzach, bo jeszcze nie wiem, na czacie mówili ukelele, potem się ze mnie śmiali. Nie wiem. Do tego mamy w sklepie dzisiaj, taki sklep mamy oczywiście, czyli tych wikingów, rockmenkę, dziką kartę, jakieś tutaj rzeczy wyszły i nowy skin do zbieraka. Jest to różdżka gwiezdna, gwiezdna różdżka. Nawet fajny ten zbierak, powiem wam szczerze, nawet fajny i pokażę wam to w grze. Starter pack wydaje mi się, że przebił wszystko. Jest to dla mnie starter pack 10 na 10, ponieważ dostaliśmy skina tryhardowego w ładnych kolorach, biało-czerwonych takich, wiecie, Polska, Fortnite to Polska, pozdro kucy. Do tego mamy słaby bugbling i do tego mamy V-dolce oczywiście, dlatego ja uważam, że każdy starter pack się opłaca kupować, ponieważ mamy V-dolce do starter packa, które są bardzo tanie, bo jest 600 V-dolce za 15 zł, czyli się opłaca, każdy starter pack. Do tego porównanie do zeszłych starter packów, powiem szczerze, że nie była ziemia, naprawdę nie była ziemia. A i jeszcze chciałem wam powiedzieć, teraz jak się ładuje gra. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, ponieważ dla subskrybentów jest konkurs na starter paki, na razie jest 5, jeżeli ładne suby wlecą, to 10. 10 starter paków będę losował za jakieś 2-3 dni, coś takiego, więc sub, dzwoneczek, łapka w górę, dajcie suba, tam zobaczymy ile wejdzie i wtedy zdecydujemy i starter paków rozlosujemy. I będziemy losować z tego filmu, czyli komentarz pod tym filmem. Chcę wygrać starter pack czy coś w tym stylu, napiszcie i tak będziemy losować. Jeżeli napiszecie komentarz, nie chcę wygrać starter packa, bo już go mam, to nie będziecie losowani po prostu. Okej, okay. Weźmy sobie jakąś broń, pokażę wam skórkę do broni. No jest, nie chcę tej broni. To normalną broń. Dobra, jest AK. Szara AK. Według mnie spieprzyli strasznie AK. Mamy pompę, nie wiem po co macie w farmie, ale okej. Okay. Przyzwyczajenie. Mamy USPA. Może być. Co tu jeszcze mamy? Żadnej tu broni nie ma, czyli nic nowego. Na turnieju najlepiej tu jest, jak nie ma nigdzie broni. Zamiast USPA weźmy sobie to. Ostatnia skrzynka. Pucer, może być. Może być. I teraz tak. Skórka do broni według mnie jest strasznie słaba, ponieważ jest taka, zobaczcie, taka ananasik. Słaba skórka, ale jest, czyli kiedyś nie było, teraz mamy skórkę do broni jeszcze do tego, więc wydaje mi się, że sztosik, zbierak. No dobra, lamy na to, zniszczymy sobie. Okej, okay. Jak słyszycie, zbierak ma zwykły dźwięk. Tak delikatnie coś tam się tam trzeszczy, jeszcze leści, coś takiego, ale delikatnie, zupełnie delikatnie. Wydaje mi się, że zbierak fajny, opłacalny za 800, ale i tak dla mnie najlepszym zbierakiem jest, wiecie co. Garnie złota, prawda? Do pojazdów. Słabo. Do deski lepiej. Do deski lepiej to wygląda, ponieważ deska jest... chyba każda skórka do deski pasuje, ponieważ deska jest tak mało wymagająca, jeżeli chodzi o skinę. Dobra, idźmy gdzieś tam jeszcze po... Ktoś mi napisał w komentarzu, że kulkę jeszcze pokaż, bo kulka też ma przecież skina. Ale tylko siedzenie się zmienia w kulce. Widzicie? Nic tu nie widać praktycznie. I gwiazdki na siedzeniu tylko. Ogólnie kulki są mega OP. Do przemieszczania się do wszystkiego macie 300 HP gratisowego. No i co? Dajcie znać w komentarzach też, jak wam się podoba starter pack, czyli oprócz tego chcę wygrać, to napiszcie, ale świetny starter pack, czy ale słaby i tak dalej. Według mnie jest sztosik totalny. Babeczka fajny ma styl, do tego fajnie wygląda, fajny skin postaci. Tryhardówka. O właśnie, miałem wam jeszcze pokazać, że w porównaniu do innych starter packów, zobaczcie.
Jak znajdę oczywiście, bo te starter paki są różne. To jest niebieski starter pack, czyli skin do postaci niebieski, reszta chyba była fioletowa, o ile się nie mylę. I teraz tak, szafka. Lecimy na fiolet. O, za daleko. Ten starter pack był fajny. Fajny, aczkolwiek szybko się znudził. Ten był pierwszym starter packiem, który był najlepszy skin wtedy. W ogóle się jarałem mega, dopóki wszyscy nie zaczęli nim grać. Podobnie będzie z tą babeczką, więc miejcie to na uwadze, ale i tak każdy starter pack dla fałdolcy się opłaca. Dalej, co mamy za starter packi? Gdzie jest? Pewnie pominąłem pewnie jakiegoś. O, ten starter pack. Słaby. Podobał mi się na początku, ale nie ta miniówka. Nie ta miniówka. I miałem jeszcze tego gościa lotnika takiego chyba. Nie wiem, gdzie on jest. Lotnik. Pewnie go minąłem dwa razy, ale to już... Przy takim natłoku skinów to już ciężko znaleźć. Jest. Ej, dobra, pominąłem go pewnie z 10 razy. Nie widzę go. Totalnie go nie widzę, serio. O, jeszcze jest ten starter pack. Boże, to jest najgorszy. Najgorszy, wygląda jak jakiś cyborg taki niedorobiony. Masakra. Ale gdzie jest ten lotnik, ten ostatni? Chciałem wam to pokazać, a nie widzę go. Nie... O, jest tutaj, dobra. Mamy tego gościa, to też słaby. Też słaby, bugblingi też były słabe, chociaż to ukelele chyba jest jednym z lepszych bugblingów, jeżeli chodzi o starter packi. Ale i tak jest słaby. Dobra, i babeczka, to jest pierwszy starter pack niebieski. Nie wiem czemu. Ale chyba dlatego, że jest skórka do broni, więc o, damy obniżoną wartość skina pod względem jakości, ale damy skórkę do broni. No, nic się nie zmieniło po prostu. Skin jest najlepszy ze wszystkich i polecam wam kupić. Jeżeli nie, no to czekajcie na konkurs. I tyle. Dobra, pamiętajcie o subie i komentarzu. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.